Witam, łażący Łazarz Andrzej Budzyk. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o sprawie, którą zasygnalizowałem w wideoblogu ponad tydzień temu. To znaczy o kwestii obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jakie według mnie powinno się podjąć kroki w stosunku do rządu, który w sposób arogancki i w sposób bardzo klarowny i jasny działa na szkodę narodu i to w kontekście właśnie przyjęcia akta. Przyjęcia akta, bo trzeba przypomnieć, że Tusk podpisał akta nie zanim się dowiedział o tym, że jest jakiś tam opór społeczeństwa, tylko już w trakcie demonstracji. Także on doskonale o tym wiedział, co się dzieje, widział, że sprawa narasta i w tym momencie wydał pełnomocnictwo pani ambasador w Japonii, która tą umowę podpisała. I no, podpisał trochę w ciemno, ponieważ nie zdawał sobie sprawy, jaki to jest zakres. Twoja interpretacja. Tak, moja interpretacja jest zupełnie inna. Ja nie uważam Tuska za idiotę, uważam go za cwaniaka. I jakby nie kupuję tego, że on nie wiedział, co podpisywał. Te negocjacje trwały bardzo długo. Publikowaliśmy na nowym ekranie dokumenty jeszcze z 2009 roku, gdzie jasno było określone, że te rozmowy powinny być pomiędzy stronami, powinny się toczyć nad akta w sposób tajny, w taki sposób, żeby nie była możliwa konsultacja społeczna. Także zarówno one toczyły się w sposób tajny. Tak, toczyły się. Bo powiedziałeś, że powinny się toczyć, ale nie toczyły się. Ale z tego dokumentu wynika z 2009 roku, że już było takie zalecenie wtedy pomiędzy stronami, żeby to było wszystko tajne i sobie z tego zdawał sprawę zarówno Zdrojewski, jak i podejrzewam Tusk, bo to nie jest przecież dokument, który jest jakimś tam akta nie są aktem, powiedziałbym, niskiego rzędu. To jest, nasz dokument. Wkład w ten dokument w zasadzie sprowadza się do tego, że twierdzimy, iż dążyliśmy do tego, żeby je ujawnić. Kto tak twierdzi? No, rząd tak twierdzi, negocjatorzy tak twierdzą i nawet teraz część negocjacyjnych instrukcji polskich została opublikowane na stronach Ministerstwa Kultury. Bo mleko się wylało, prawda? Tak jest. Ale trzeba przyznać, że on był dosyć mocno utajniony i nawet w dokumentach europejskich był bardzo mocno na stronach ukryty, gdzieś tam pomiędzy wódką a zakąską w jakichś tam sprawach rolniczych. Tak, ale nigdy przedstawiciel żadnej naszego rządu nie twierdził, że mieliśmy jakiś poważny wkład merytoryczny, tylko właśnie jasno mówił, że to, na co ich było stać, to próba odtajnienia tego dokumentu. Ale to jest dla mnie, że tak powiem, dużo bardziej przykre, ponieważ wolałbym, żeby jednak nie przyznawano się do tego, że nie mieli wpływu. Nie mieli wpływu i że właściwie to był owczy pęd 30 krajów i w zasadzie w tym kontekście nie to nie wiadomo. Zastanawiał, czy można by przyjąć do wiadomości, żeby odstąpić już. Ale w tym kontekście, Andrzej, to naprawdę nie wiadomo, co jest lepsze. Czy to, że się przyznają do tego, że tak naprawdę wszystko to klepnęli, czyli może nie orientowali się, może nie zdawali sobie sprawy, albo czy to, żeby powiedzieli, że brali w tym czynny udział. Tak naprawdę zdawali sobie sprawę, tyle tylko, że brak sprzeciwu przyjmowali za zgodę. Ale mleko się wylało. Tak. Akta zostały podpisane. Sprzeciw społeczeństwa był na tyle duży, że Tusk potem markował konsultacje po podpisaniu dokumentu. I stąd też wyniknął właśnie ten mój pomysł, żeby w takim w takiej sytuacji naprawdę zastanowić się nad wypowiedzeniem posłuszeństwa rządowi Tuska, ponieważ nie jest to pierwszy raz, nie jest to jedyny raz i zazwyczaj Tusk to robi w sytuacji, kiedy to się wiąże z poważnymi konsekwencjami społecznymi. No, na przykład jeżeli tak samo było w kwestiach refundacji leków, czy jeszcze w wielu innych kwestiach, które się działy wcześniej. Więc ja zaproponowałem, żeby wypowiedzieć posłuszeństwo Tuskowi, żeby skorzystać właśnie z tego przywileju, którym powinien dysponować suweren w państwie, czyli żeby mógł
zanegować i mógł w jakiś tam sposób zaprotestować przeciwko takiemu, a nie innemu działaniu rządu. Znaczy, ty nie wierzysz w referendum? Po prostu uważasz, że prowadzenie przygotowań i w ogóle referendum w jakiejś sprawie jest, no, ja po pierwsze ze względu na to, że jasno się mówi, że referendum w tej sprawie być nie powinno tutaj, albo niechętnie się tą bezpośrednią demokrację wdraża w życie. To... Ale Andrzej, zwróć uwagę na jedną rzecz. Tusk jest nie tylko premierem, ale Tusk jest także przywódcą największej partii w parlamencie. Tak. Tak naprawdę partii... od tej partii i od partii, które mniej lub bardziej współpracują z tą partią, no, partia koalicyjna PSL oczywiście, ale oprócz tego w pewnych sytuacjach SLD, w innych sytuacjach Palikot ze swoją trzutką. No więc od nich tak naprawdę zależy, czy to referendum będzie. Nie od nas, bo my możemy tylko wnioskować, czyli ciągle grać w grę rządu, prawda? Czyli my możemy sobie zdobyć te 2 miliony podpisów, ale to, czy referendum będzie, to tak naprawdę nie od nas zależy. Nie, nie. Te podpisy mogą iść na przemian. I dokładnie, jedyne, co od nas zależy tak naprawdę, to jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Turo, który pierwszy w swoim eseju w pierwszej połowie XIX wieku, podczas wojny, jeszcze wojny Ameryki z Meksykiem, który pierwszy raz podniósł tą kwestię stosowania obywatelskiego nieposłuszeństwa, on nawet mówi w tym eseju w bardzo taki, że tak powiem, dobitny sposób, że to nie chodzi o to, żeby w parlamencie protestować. To nie chodzi o to, żeby forsować jakieś inne przepisy, tylko chodzi o to, żeby nie przykładać ręki do rządu, który łamie zasady, czyli żeby wypowiedzieć posłuszeństwo temu rządowi. I teraz moje... No Toro idzie dalej. On w ogóle jest zwolennikiem zasady, że najlepszy rząd to taki, który najmniej rządzi, a właściwie nawet twierdzi z takim swoim XIX-wiecznym filozoficznym zacięciem, że najlepszy to jest taki rząd, który w ogóle nie rządzi. Tutaj, który stwarza warunki. Można by powiedzieć, że Donald Tusk jakby zbliża się do tego ideału, a przynajmniej w ciągu ostatnich 4 lat dalece jakby się zbliżył do pomysłu, bo większych zmian nie było. Ja na razie to widzę u ciebie sarkazm zbyt dalece posunięty, ponieważ wszelkie aktywności, jakie Tusk wykazuje, to są aktywności, które zmierzają przede wszystkim do wprowadzenia nadregulacji, czyli jakichś dodatkowych przepisów, dodatkowych warunków, dodatkowych obowiązków na obywateli i ograniczania ich praw. Ja nie zauważyłem u Tuska żadnego działania zmierzającego do tego, żeby na przykład otworzyć swobodę gospodarczą, czyli albo na przykład, żeby zrezygnować z części podatków, albo na przykład, żeby rozszerzyć prawa obywateli w jakimś kierunku. Wszelkie działania, jakie podejmuje Tusk, który mieni się liberałem, a jest zwyczajnym lewakiem, są to działania ograniczające obywateli, które powodują, że ładuje się ich w kolejny kierat i tworzy się taki system niewolniczy na własnym narodzie. Ja uważam, że nie jest tutaj teraz kwestią, nie jest problemem, czy zastosować to obywatelskie nieposłuszeństwo, czy nie, bo uważam, że bezwzględnie, tylko jest pytanie, jak to zrobić, żeby rząd zrozumiał, że to nie są przelewki, żeby to odczuł. Znaczy, po pierwsze, my sami powinniśmy wiedzieć, jak to zrobić, bo okazuje się, że po latach Solidarności w ogóle niewiele osób wie, jak to się robi, a przynajmniej jakie metody można by tu zastosować. I tu jest podstawowy problem. No bo to... obywatelskie nieposłuszeństwo, tak jak go rozumiał, tutaj pokażemy książkę, Dawid Toro, polegało na przykład na tym, że on nie płacił podatków.
Za co poszedł zresztą do więzienia, no, tak, tylko na jeden dzień, właśnie. Bo tutaj rodzina, która się strasznie tego przestraszyła, że on poszedł do więzienia, natychmiast te podatki za niego zapłaciła. My nie zdajemy sobie sprawy, jak to wyglądało wtedy w Ameryce. Mianowicie on 6 lat nie płacił podatków, ale w więzieniu spędził tylko jeden dzień. Tutaj ostatnio jakiś jeden z naszych współplemieńców chyba blisko 2 lata spędził w więzieniu i nie może się doczekać odszkodowania. A on siedział jeden dzień i zaraz go wykupiono, dlatego, bo po prostu ktoś zapłacił, nie były one te podatki tak wysokie. Weź pod uwagę jeszcze... Dzisiaj nie wyobrażam sobie, że ktoś by przyszedł i zapłacił za mnie za kilka lat podatek. A weź pod uwagę jeszcze to, że wtedy w Ameryce nie było podatku dochodowego, a podatki się płaciło jako podatki celowe, czyli się płaciło określoną sumę na kościół, bo to było właśnie w ten sposób, że kościół protestancki był finansowany przez państwo, natomiast płaciło się do państwa na kościół, że płaciło się na szkolnictwo osobno i płaciło się na armię osobno. I on tak naprawdę odmówił płacenia na armię, ponieważ on się nie zgadzał z tym, żeby Ameryka toczyła wojnę z Meksykiem. A poza tym nie zgadzał się też tym, żeby armia była wykorzystywana do pacyfikacji powstań niewolników, którzy... On był abolicjonistą po prostu. Tak, to prawda. On tutaj jeszcze mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której my często zapominamy, bo rozmawiając z różnymi politykami, rozmawiając z osobami, które aspirują do polityki, czyli są na przykład w różnych partiach pozaparlamentarnych, oni mówią, no tak, takie jest prawo, do prawa się należy stosować. Czyli jakby zapominają, że oprócz tego prawa stanowionego, które jest jakimś tam prawem narzuconym przez parlament, przez jakąś większość, która nie musi mieć racji, większość parlamentarną, jest jeszcze coś takiego, jak jest prawo naturalne i elementarna sprawiedliwość. Tak. Toro w ogóle przeciwstawia prawo sprawiedliwości. Tak. On twierdzi, że im więcej prawa, tym mniej sprawiedliwości. Wręcz pisze tak. Prawo nigdy w najmniejszym stopniu nie wpływało na to, że ludzie stali się bardziej sprawiedliwi. Przeciwnie, szacunek, jaki ludzie darzą, jest w konfrontacji do prawa po prostu. Im więcej prawa, tym mniej wzajemnego szacunku i tym mniej sprawiedliwości. Mało tego. W dzisiejszej doktrynie prawnej to jakby jest bardzo trudny do zaakceptowania sposób widzenia. Ponieważ uznaje się, że prawo, że tak powiem, jest bardzo mocno powiązane z tak zwanym wymiarem sprawiedliwości, a wymiar sprawiedliwości ma do roboty głównie to, że ma egzekwować prawo, prawda? Mhm. Czyli to prawo stanowione. Natomiast nie przyjmują do wiadomości tego, że wiele z tego prawa stanowionego, czyli tego prawa pozytywnego, może być zwyczajnie niesprawiedliwe. On tutaj pisze jeszcze takie zdanie, bardzo mi się spodobało, że skoro prawo ma taką naturę, że wymaga od człowieka, aby stał się narzędziem niesprawiedliwości wobec drugiego człowieka, to powiadam, należy prawo naruszyć. I tutaj tak naprawdę dochodzimy do kwintesencji tego obywatelskiego nieposłuszeństwa. On w tym obywatelskim nieposłuszeństwie idzie zresztą bardzo daleko, bo on uważa, że prawdziwe obywatelskie nieposłuszeństwo to jest wtedy, kiedy narusza się to prawo z pełną świadomością, że będzie się ukaranym i człowiek się godzi na to. I godzi się na to, bo uznaje, że jakby... nie hańbą, ale wręcz rzeczą godną szacunku jest to, że w imię sprzeciwu odnośnie złego prawa się trafia do więzienia. Prawda? Tak bo jest. Miejsce prawych obywateli przy złym prawie jest w więzieniu i tam jest właśnie ta dykteryjka, że na pytanie przyjaciela, który przyszedł do niego do więzienia i się spytał, dlaczego... Skądinąd Emerson. Tak. Waldo Emerson. Emerson do niego przyszedł i się go zapytał,
a dlaczego ty tu jesteś? A on mu odpowiedział... A on mu powiedział, a dlaczego ty tu nie siedzisz? Nie ma, tak, tak. Dlaczego ty tutaj, jak ciebie tutaj nie ma? Osoba tak? sprawiedliwa jak i taka osoba? Najbardziej godna. On zresztą cały szereg rzeczy, które zapomnieliśmy, mówi. Na przykład mówi rzecz następującą. Wszyscy ludzie uznają prawo do rewolucji. To znaczy prawo do odmowy posłuszeństwa oraz prawo do występowania przeciwko rządowi, kiedy jego tyrania albo nieudolność przybierają zbyt wielkie rozmiary i stają się nie do zniesienia. I to jest chyba to, o czym od samego początku mówisz, mianowicie, że podstawą do tego, żeby występować dziś w jakichś formach obywatelskiego nieposłuszeństwa, czy też odmowy posłuszeństwa, bo to można nazywać dwojako. Określenie obywatelskie nieposłuszeństwo jest takie niezbyt dobre. Precyzyjne, jeśli, prawda? Bo to tak naprawdę on mówi... Tak naprawdę Toro mówi, że złemu rządowi odmawia się posłuszeństwa. Tak. Ponieważ... Nie można żądać od złego, żeby wykonywać jego polecenia. To znaczy, no przede wszystkim nie wykonuje się poleceń złego, ale on tu jeszcze wiąże to z takim elementem, że on uznaje, że rząd jest związany pewnym rząd kontraktem. Rząd dla niego jest tyranem lub też musi podlegać społeczności. Tak. W żadnym wypadku, kiedy nie realizuje... Jak mi nie będziesz wchodził słowo, to dokończę raz mówię. No, spróbuję. W każdym razie on w pewnym momencie stwierdza, że jest kontrakt pomiędzy społeczeństwem a rządem. Na mocy tego kontraktu społeczeństwo wybiera rząd, które ma realizować jego cele, prawda? I jeżeli ten kontrakt jest wypełniany we właściwy sposób, to oczywiście społeczeństwo taki rząd akceptuje i społeczeństwo przeciwko takiemu rządowi nie protestuje. Natomiast jeżeli taka umowa jest nadużywana, czyli jest wykonywana w sposób niewłaściwy, czyli jest tak naprawdę łamana przez rząd, to trzeba taką umowę zwyczajnie wypowiedzieć i przestać uznawać ten rząd jako organ, do którego, że tak powiem, rozkazów, decyzji należy się stosować. No, ale jemu łatwo to mówić, dlatego, bo on był świeżo... Bo nie żyje. Nie, on był świeżo po wypowiedzi i po rewolucji 1775 roku. Stany, obywatele Stanów Ameryki wypowiedzieli posłuszeństwo rządowi brytyjskiemu. Tak, on to pamiętał. I to przecież niedawno była. To była amerykańska wojna o niepodległość. On to pamiętał i on, że tak powiem, był pod dużym wpływem tego zdarzenia. Natomiast historia pokazała, że jakby słuszność jego twierdzenia, bo on miał jakby dwie tezy. Pierwsza teza, o której my mówimy, że takiemu rządowi należy wypowiedzieć posłuszeństwo, a druga teza jest taka, że nie trzeba tego robić w jakiś tam, że tak powiem, rewolucyjny, siłowy sposób, tylko można to zrobić w sposób... Jest prawo do rewolucji, jak najbardziej. Tak, jest prawo do rewolucji, ale tutaj on ma myśli o tej rewolucji raczej nie w sposób taki siłowy, tylko on raczej mówi o rewolucji związanej ze zmianą układu poprzez wypowiedzenie posłuszeństwa, tak. Ale nie za pomocą siły. Tylko, jeszcze jedną tylko rzecz takimi przypomnieć. Pokojowymi sposobami. I trzeba przyznać, że przecież na podstawie tej myśli Toro działał Mahatma Gandhi, tak który, jest. Co by nie mówić, doprowadził swoim działaniem, to niestety długo trwało i on tego nie dożył, ale doprowadził do tego, że Wielka Brytania wycofała się z Indii. No i działał też Martin Luther King, tak jest. Który też tego nie dożył, ale doprowadził do tego, że zostało zapisane równouprawnienie i zaczęło być respektowane równouprawnienie, to znaczy... No, do tej filozofii myślenia odwoływała się Solidarność też również. Ja tu chcę jedną rzecz przypomnieć, bo my zapominamy... używała siły, prawda? Tak. No, my zapominamy, bo to było tak dawno, a przynajmniej większość naszych młodych ludzi, którzy teraz ostatnio skaczą na ulicach, prawda, w różnych miejscach,
podobno było ich 100-150 tysięcy w momencie, kiedy nie było takiego dużego mrozu. Otóż my zapominamy, co to znaczy zły rząd w rozumieniu Toro. A toż zły rząd był dlatego, ponieważ nakładał podatki na niektóre zagraniczne towary przybywające do Ameryki. Ingerował w konkurencyjność rynku i nakładał nowe podatki, które... Domagał się od zamieszkujących Amerykę imigrantów do po prostu danin, które oni uważali za niesłuszne. Bo nie po to wypracowali sobie za oceanem. Andrzej, tak naprawdę weź pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli dochodzi do wyborów, wybiera się rząd, zmienia się rząd, to zmienia się ten rząd po to, żeby nastąpiła zmiana na lepsze. Zmiana na lepsze następuje wtedy, kiedy poprawia się sposób administracji państwem, i kiedy państwo dzięki temu, że poprawia ten swój sposób administracji państwem, sposób organizowania przestrzeni życiowej obywatelom, może zrezygnować z pewnego rodzaju danin. Czyli tak naprawdę każda zmiana rządu to powinna skutkować tym, że nowy rząd stara się robić to lepiej niż robił to rząd poprzedni, poprawiać sytuację, czyli schodzić z części podatków. Aż by się doprowadziło do takiej sytuacji, kiedy te podatki byłyby de facto niezauważalne przez obywateli. Obywatele by sobie sami organizowali wszystkie działalności związane z państwem i tak naprawdę potrzebowaliby tylko tego rządu minimalnego, który by czuwał nad ich bezpieczeństwem. Ja wiem, ale to jest ideał zupełnie nie do przyjęcia w Europie, w której myśmy się wychowali. Bo my się już tak przyzwyczailiśmy, że ktokolwiek do mnie przychodzi, to dociska śrubę i wszyscy mają to z tyłu głowy, że oni wiedzą, no tak, wybierzemy tych, to docisną tak, wybierzemy tamtych, to docisną jeszcze gorzej, to my wolimy tych, co docisną. Ale dlaczego mają dociskiwać? Dlaczego my musimy się za każdym razem godzić na to, żeby ktoś nam śrubę przykręcał, jeżeli to są podobno nasi przedstawiciele? Więc jeżeli to są nasi przedstawiciele, jeżeli to są nasi pełnomocnicy, to my jako mocodawcy możemy to pełnomocnictwo wypowiedzieć. I ja właśnie namawiam do tego i wracam już, przejdźmy wreszcie do szczegółów, żebyśmy to pełnomocnictwo wypowiedzieli. No. Ale żeby to zrobić... Ksiądz Rydzyk ostatnio, tam 3 tygodnie temu, proponował, żeby właśnie przestać płacić podatki. No ja wiem, ale to idąc w tym kierunku, w swoim czasie Donald Tusk proponował, żeby nie płacić abonamentu na telewizję. Także te metody, jeśli one jest są hasłami, to traktowane są inaczej, a kiedy dochodzi do rządzenia, to w tej chwili właśnie cały szereg prominentnych osób pokazuje się w telewizji i mówi, kochani, zrzućcie się na nas, bo nie mamy z czego żyć. To prawda, ale popatrz, że jeżeli chodzi o ten abonament, nie ma żadnego powodu, żeby ludzie płacili abonament w sytuacji, jak i tak płacą za kablówki, albo jak kupują anteny i kupują telewizory. Co za problem, tak jak się umieszcza, ukrywa tantiemy w czystych nośnikach, jak kupujesz czyste nośniki, tantiemy dla twórców, co za problem umieścić jakieś tam groszowe opłaty, które by były tym de facto abonamentem, umieścić w cenach telewizorów, dogadać się z producentami, na nich nałożyć z producentami telewizorów, czy tam handlowcami telewizorów, czy chociażby nałożyć na tych, co dostarczają kablówkę. Człowiek by nawet nie zauważył, czy płaci za tą kablówkę 63 zł, czy 65, a miałby naprawdę z bańki ten cały abonament. I to jest jeden z takich systemów. Znaczy nasz problem polega na tym, że my tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie policzyć, co płacimy, za co płacimy i rządzący, niezależnie od opcji politycznej, są tym zainteresowani. Więcej mówią o budżecie zadaniowym, niż potrafią go policzyć i wytłumaczyć obywatelom, na co tak naprawdę wydali pieniądze. Ale jeżeli pójdziemy tym trybem rozumowania, który zaproponował ksiądz Tadeusz Rydzyk, to może to nie jest takie głupie, tylko nie realizujmy tego po prostu wprost, tak żeby się... Co by było, gdyby nagle na przykład duża część społeczeństwa wypowiedziała
umowę ZUS-owi. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by było. No, dlatego może warto by się zastanowić. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Może warto się nad tym zastanowić. Czy 60 czy... lat życia w tej rzeczywistości. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, że przychodzę w poniedziałek i dowiaduję się z radia, telewizji, z gazety, czy też z internetu, z nowego ekranu, że właśnie ZUS poinformował, że nie wpłynęły żadne pieniądze na cele, które ma realizować. No na przykład. Oczywiście tutaj musiałaby zadziałać zasada masy, bo jeżeli to będą jednostki, to te jednostki będą karane. Natomiast jeżeli będzie masa, no to ich możliwość ukarania kilku milionów osób, no powiedziałbym, jest bardzo, bardzo ograniczona. A co do tego referendum chciałem jeszcze powiedzieć, że ja nie wierzę w to referendum. Bo znaczy w które? Bo możemy mieć parę referendum. Referendum w sprawie akta, referendum w sprawie systemu emerytalnego. Rozmawiamy o akta, ale nie wierzę w referendum w sprawie akta z tego powodu, że wszyscy są przeciwko akta i rząd, który by się zgodził na takie referendum, to od razu by równie dobrze mógłby się zgodzić na to, że po prostu nie ratyfikuje tej umowy i koniec. Po co ma robić referendum? Uh-huh. Tak samo jeżeli chodzi o podwyższenie w wieku emerytalnego. No wszyscy, 80% społeczeństwa jest przeciwko. Więc po co oni mają się zgadzać na referendum? Prościej jest zwyczajnie nie podnosić tego wieku emerytalnego i koniec, prawda? Więc do tych referendów nie dojdzie. Natomiast według mnie ma sens zbieranie podpisów pod tych referendach, że chcemy tych referendum, po to właśnie, żeby Tusk nagle się zorientował, że nagle przeciwko jest na przykład 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony osób. Ja uważam, że w ogóle ludzie powinni się organizować. Tak, ponieważ Tusk jest premierem, dlatego na platformę, tylko czysto teoretycznym. 4,5 miliona osób raptem głosowało. Mhm. Wiesz, to... Ja chcę też przypomnieć jedną rzecz, bo my z tego obywatelskiego nieposłuszeństwa to bierzemy to, co każdemu jest wygodne. Ale jeden argument jest dla mnie bardzo ciekawy. Otóż on twierdzi, że nie znam sposobów naprawy zła za pomocą podejmowanych przez państwa środków, dlatego, bo pochłaniają one zbyt wiele czasu, a życie człowieka jest zbyt krótkie, żeby czekać na ten efekt. I tu właśnie reforma emerytalna i niepokój o to, że nie będzie kto miał pracować w roku 2060, zupełnie do mnie nie przemawia. I szukałem właśnie takiego argumentu jak ten stary, XIX-wieczny. No, to po prostu jest zbyt dalekie w czasie, żeby można było o tym dyskutować w sposób poważny, tak, na bieżąco. Poza tym historia przypomina, że były takie osoby, które zaczynały płacić na system emerytalny w zaborze austriackim. Potem wszystko diabli wzięli, ponieważ Austro-Węgry się rozpadły. Potem płacili na system emerytalny w II Rzeczpospolitej. Wszystko diabli wzięli, ponieważ nastała wojna i się wszystko rozpadło. I w końcu dostali emeryturę, bardzo niewielką, w latach 50. już po wojnie, prawda? Która się miała absolutnie nijak do tego, ile ten człowiek przez te kilkadziesiąt lat tych pieniędzy odprowadził. I my jesteśmy w dokładnie takiej sytuacji, że jeżeli jednym aktem my zgadzamy się na to, że rząd nagle podwyższa ten wiek emerytalny dzisiaj, bo uznaje, że jest powody są ekonomiczne, to godzimy się też na to, że jednym aktem z powodów ekonomicznych nagle, na przykład za rok, położy pieniądze na już odłożonych w OFE naszych pieniądzach, tam jest 200 miliardów do wzięcia, więc kąsek łakomy. A dlaczego by nie? Jeżeli się podwyższa, no to tego no, też powody ekonomiczne. Z kolejnym powodem ekonomicznym może być podwyższenie o kolejnych tam kilka lat, no bo te powody ekonomiczne za każdym razem mogą być nowe i równie przekonywujące. I to jest taka zasada, którą opisał która została opisana w paragrafie 22, nie wiem czy pamiętasz, tam był taki lotnik, który
chciał przejść, już wrócić do domu i musiał wylecieć tam, wylatać tam ileś tych lotów, prawda, bombowych. I zawsze jak się zbliżał do tej granicy, to przesuwano. To decyzją dowództwa przesuwano ten limit w górę i on tak naprawdę ciągle był w trakcie i ciągle miał nadzieję. I to jest taka właśnie zagrywka taka z nami. Ale wracając do tego akta, no jeżeli nie podatki, to co? Jak myślisz? No jeżeli nie podatki, to co? To co my możemy zrobić? Jak wypowiedzieć posłuszeństwo rządowi? Szczerze mówiąc, myślę nad tym dość intensywnie. Jeszcze nie mam pomysłu takiego, jak to przeprowadzić. No to jesteś nieprzygotowany. Jestem oczywiście nieprzygotowany. Ja myślałem, bo doświadczenia Solidarności nie dają się w ogóle przenieść w dzisiejszą rzeczywistość. Dlaczego nie? No właśnie, nie wiem, może już jest... No nie bardzo potrafię. No po pierwsze, nie widzę zdolności do samoorganizacji tych wszystkich, którzy protestują. Hasło, kto nie skacze, ten za Tuskiem. Także rzeczywiście przyznaję się tutaj do pewnej bezradności, która być może wynika również z tego, że ja jestem mediatorem i uważam, że należy zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby strony się między sobą porozumiały, tylko nie myl mediatorstwa z kunktatorstwem. No właśnie. Bo to nie z każdym da się mediować, bo niektórzy nie potrzebują mediacji, dlatego, bo niektórzy mają plan, żeby cię przerobić na szaro, więc on mediacji nie będzie potrzebował do niczego. No, albo będzie nie mam dla niego żadnych argumentów, żeby tak, chciał ze mną albo będzie wykorzystywał mediatora do tego, żeby przeprowadzić i tak to, co chce przeprowadzić, ale żeby mieć jakieś tam alibi, prawda? I ja się tego obawiam i my się w ogóle temu nie powinniśmy poddawać, rozmawiać o tym, jak to zrobić. Nie mam w sobie ducha rewolucyjnego, nie wiem, jak realizować to. Mam nadzieję, że już na zakończenie tej przydługiej, lekko nudnawej momentami rozmowy, mam nadzieję, że internauci będą mieli pomysł, jak to zrobić. Jak wypowiedzieć posłuszeństwo rządowi w sposób taki, żeby rząd zrozumiał, że przegiął i żeby był on dla Tuska dolegliwy. Dziękuję. Ja również.